Dziękuję za subiki. Dzisiaj taki niedługi materiał. Wracamy do MPM-a 34. Minęły 2 miesiące palenia i tak to wygląda. Troszkę z tej sadzy tutaj na górze. Myślę, że te rury coś tam działają. No ale w każdym razie. Widz prosił o co? Widz prosił o wymiary tych płyt. Słuchajcie, miałem to wyciągać, ale zacząłem to tutaj tak, zacząłem to wszystko, no niby to by, można by to było wyciągnąć pewnie, ale nie będziemy tego wyciągać. Ja to pokażę, jak to mniej więcej sobie pomierzyć. Słuchajcie, to jest tak, ta płyta ma około jakieś 20, 29 cm. Będę sobie tutaj szkice robił. Ta ma 20, 29, te w środku, ta jedna to ma 50, 520, 520, tutaj jest 10 i tutaj jest 30. Dobrze, i prosta sprawa, jest tylko wysokość potrzebna, to znaczy tak, ja sobie to tak przyjąłem, że te płyty mają 20 po 26 cm wysokość. 260. I tylko tam na dole będzie pewna zmiana. Ale ja tam zaraz metr przyłożę. Czyli do tego rantu jest 6 cm. Środek. Na środku to jest 11 cm. No i druga strona to pewnie będzie. Co tu jest? Tu jakaś zmiana. Nie, też 6 cm. 60 i wysokość tych bramek to jest jakieś 11 cm. 11. I już tłumaczę i objaśniam, jak to wszystko wygląda. W ten sposób sobie to odlałem. Czyli tak, 520 ma cała tutaj płyta. A tutaj te zacięcia, czy mają 10 mm na 30. 10 na 30, ponieważ tu potem płyty są 30, czy płyta ma 30 mm. 30, o tak. No i tak to z grubsza wygląda. Tak to właśnie jest, że tak sobie to odlewałem i potem powrzucałem do środka. Aha, tutaj tylko ta czołowa płyta będzie, teraz może ją będzie widać. Będzie ją widać. O, ta czołowa płyta jest tam tak troszkę wysunięta dalej, żeby się trzymała jedna za drugą. Tak z jednej, jak i z drugiej strony. Z jednej, jak i z drugiej strony. To było tak. Czyli to jest tak. To jest to. I teraz sobie to zrobiłem tak. I tak. I tu są te dodatkowe łapcie. Także potem jak druga płyta wchodzi tutaj, to ona sobie tu ładnie siedzi i to trzyma w jedną i w drugą stronę. Nie wypadają te płyty. Tam sobie tylko trzeba określić wysokość, żeby nie weszło
żeby tutaj nie weszło w drzwi dolne, popielnikowe, nie popielnikowe, tam no, do czyszczenia. No i to w sumie jest wszystko, cała filozofia tego wszystkiego. Odlać ładnie, zawibrować, jak nie ma nic innego, to tak jak pokazywałem na jednym szorciaku, że po prostu, że zawibrować wiertarką udarową. No i ma być, i jest okej. Okay. I jest okej. Okay. Poza tym jeszcze co, możemy rzucić okiem tutaj. Aha, tu jest też taka zmiana. Spójrzcie na to. Tak zrobiłem ten palnik. Dołożyłem tutaj po prostu, tam odlałem płytę jeszcze jedną na początek, na sam dół, całą długą, a potem tutaj na górę dołożyłem, normalnie szamoty są dołożone, tam odlałem płytę z tego względu, żeby tam te szamoty na górze miały oparcie, ponieważ tam nie ma innej możliwości, musi to być w ten sposób zrobione. A z drugiej strony tam już jest oparcie i tutaj tylko dołożyłem szamoty pionowo. Tam jest nawet tak, że tam poziomo jest położona ta szamotka, a potem ją trzeba postawić tylko na piona. Tu potem jest ostatnia jest też w poziomie. No i tu jeszcze taką przegrodę maleńką zrobiłem, żeby to podzielić, te palniki, jeden, drugi, żeby nie były razem, tylko żeby były osobno. No jak widzicie, wszystko się ładnie tu wypala. Na tyle, na ile z tymi moimi trocinami tutaj sobie daję radę. Wypala się wszystko ładnie. Był w sumie czyszczony. Czyszczony był tydzień temu pewnie, jakoś tak, też tak do 2 tygodni go po prostu czyszczę. No oczywiście, gdyby było palone drewnem, to wiadoma sprawa, że to wszystko byłoby bardziej wypalone, no ale jest jak jest. Jeszcze przejdziemy na powietrze, popatrzymy. To jest tak, powietrze pierwotne jest ustawione na 8 i powietrze pierwotne jest ustawione na 8 czyli wentylator na 8 i powietrze na 8. Dość dużo z tego względu, że jest potrzebne, żeby to dużo było. I powietrza wtórnego jest tak zrobione. Tak z jednej, jak i z drugiej strony. Tylko delikatnie uchylony pierwszy. A nawet tutaj eksperymentuję, żeby w ogóle było wszystko zamknięte. No, wtedy zaczyna palić. Pali tak, jak ja bym to chciał. Pali całkiem wtedy dobrze. No więc co, jeszcze raz dziękuję za subiki. A jeszcze zobaczymy sobie tutaj. Dziękuję za komentarze. No, także to się wszystko wypala tutaj. O, tam już widać pierwsze pęknięcie tej płyty. Nie wiem, czy one wytrzymają te odlewy. Tutaj prawdzie te odlewy były pierwsze. To były taki pierwsza moja robota, odlewanie. Także, o, spójrzcie, to jest takie dość porowate. Ponieważ nie zawibrowałem tego wszystkiego i o, tutaj pękło. O, ja podejrzewam, że pewnie może wytrzyma sezon, a jak nie wytrzyma sezonu, to trudno. No ale nic, to się odleje nową płytę już zawibrowaną, tak żeby było cacy, tak żeby to było dobrze wszystko. A góra to jest, wiadomo, że troszkę mniej wypalona, ale po tych modyfikacjach, po tych wszystkich modyfikacjach przyznam się wam, że no, że pali dobrze, grzeje, także do zobaczyska w następnym materiale.